prawą stronę. To prawa ręka jest tą ręką broniącą, tak? A ta jest do przykrycia, do utrzymania. A wy często tutaj widzę, że najpierw jest atak tą ręką, czyli z góry, a dopiero potem jest dostawienie tej ręki. Nie powinno tak być, tak? Pamiętajcie, na prawą stronę ta ręka jest broniąca, tak? Tą ręką bronisz. Czy ją wypychasz, czy dostajesz tą piłkę. A ta jest po to, żeby utrzymać piłkę. A często widzę tutaj jest tak, że jak jest łatwiejsza piłka nawet, to ty nakrywasz ją tam, a dopiero tą rękę dostawiasz, nie? Zwróćcie też na to uwagę, zróbcie to wolniej, wystarczy pamiętać, tak? Zróbcie to troszeczkę wolniej, ale dokładnie, nie spieszymy się, chłopaki, tu nie ma pośpiechu, nie ma po co. Chodzi o to, żeby to zrobić wolniej, ale dokładnie, żeby nie nałapać złych nawyków. Nie, jest to dopiero pierwszy, tak powiem, obóz. Ja mam nadzieję, że po 20-30 po konsultacjach będziemy dużo, dużo mądrzejsi, będziemy mieli dużo, dużo wiedzy. Wszyscy razem będziemy się uczyli, wszyscy razem będziemy zdobywali tą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żebyśmy byli za tych kilka lat pewni, że w każdym roczniku reprezentacji młodzieżowej mamy już dobrych piłkarzy, a to będzie powodowało przełożenie też na pierwszą reprezentację. No nie chcemy oglądać mistrzostw świata, mistrzostw Europy w telewizji, tak jak do tej pory jest. Mi się też to nie podoba, natomiast jeżeli usiądziemy o kraki, nie będziemy nic robili, no to efektów nie będzie. Natomiast ta praca na pewno w przyszłości przyniesie konkretne cele. Akademia bardzo mi się podoba, ponieważ dużo trenujemy, robimy to, co lubimy, jest to naszą pasją, więc jest to wszystko bardzo profesjonalnie zrobione, więc na pewno każdy zawodnik, który ma okazję tutaj przebywać, się cieszy. Bardzo nam się podoba codzienne treningi, trener mówił, że sport to zdrowie, że dobrze, że tu przyjechaliśmy, że każdy ma potencjał, no i w ogóle tu fajnie się gra. Ja popieram słowo mojego kolegi, mi się wszystko bardzo podobało, tam za dużo meczów nie wygraliśmy, ale tak na koniec kropka nad i 4-1 zdecydowanie wygraliśmy, 3 punkty mamy, nie jesteśmy ostatni i bardzo się cieszę z tego wyjazdu. Fajna taka okazja na takim zgrupowaniu być, bo są najlepsi, no i na pewno cieszę się, że dostałem tą szansę. Asysty też liczymy? Nie. Nie? Na pewno nie? Liczymy, tak, tak. Dawaj. Asysta pierwsza? Czy rozegraniu, tak? Tak. Xavi, bramkarz ma jedną. I bramkarz. No, bo mi podał, ja od razu sam poszłem. Podczas tego pierwszego z turnusu mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, bo mieliśmy mnóstwo zawodników lewonożnych i bardzo dużą grupę zawodników ofensywnych, tak? O takich predyspozycjach ofensywnych i też grających w klubach na takich pozycjach. Specyfiką tych najmłodszych kategorii wiekowych jest to, że ci zawodnicy grają tak naprawdę, są ustawiani przez trenerów na różnych pozycjach, co daje jakąś dużą wszechstronność. Natomiast myślę, że gdybyśmy zapytali pierwszego lepszego chłopca z turnusu, każdy chce być napastnikiem, każdy chce strzelać gole, także te ofensywne inklinacje dominują. Dni treningowe to właśnie diagnoza umiejętności zawodników, taka indywidualna ocena każdego z nich i pierwszy trening to testy sprawności specjalnej, które są dla nas pewną informacją, uzupełnione o popołudniową grę obserwowaną, dają nam pełen obraz zawodników, których później włączamy już do treningu, który jest również dostosowany do ich poziomu umiejętności. Także tak naprawdę pierwszy dzień to diagnoza, ustalenie pozycji, na których zawodnicy mogą zagrać kilku, bo oczywiście w tym wieku nie mówimy jeszcze o takiej pełnej specjalizacji, ale już pewne pierwsze informacje na temat każdego z piłkarzy. Ja muszę powiedzieć, że tak nawet rozmawiałem tutaj z panem Dorną i
z innymi, no to chcą dzieciakom przede wszystkim powiedzieć, jaka jest preferencja podań. Mam proste pytanie. Prawy obrońca, jak dostanie piłkę, to musi mieć jakąś preferencyjność podań, prawda? Co najpierw, gdzie najpierw się patrzę? Szukam napastnika, szukam pomocnika, dopiero na koniec jest podanie do bramkarza. Natomiast u nas generalnie to jest tak, że jak prawy obrońca przyjmie piłkę, to pierwsze co patrzę, czy jest wolne podanie do bramkarza. To ani nie jest dobre, ani celowe, ani nie przynosi drużynie żadnej efektywności. Czyli musimy tego wszystkiego, tych chłopaków, nauczyć. Te dwie sytuacje, na które musicie zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, Jarko, tempo szybciej musisz grać. Nie może być tak, że prowadzisz piłkę i nagle strata. Musisz przyjąć i przed przyjęciem muszę wiedzieć, aha, gram tam albo kiwam. Wiek biologiczny jest bardzo zróżnicowany u tych chłopców. Oni różnie dorastają, różnie dojrzewają, różnie się rozwijają. Czasami jest tak, że zawodnik rozwija się harmonijnie, czyli z każdym wiekiem, z każdym rokiem przybywa mu i centymetrów, i przybywa mu masy mięśniowej. A czasami jest tak, że jest bardzo długo bardzo niskim chłopcem, po to, żeby później wystrzelić bardzo szybko i w ciągu roku na przykład urosnąć 12 cm. Jest to możliwe. Ja miałem taki przypadek z Kubą Słowikiem, z obecnym bramkarzem Jagiellonii Białystok, który w ciągu roku urósł 12 cm. Chwilkę już poruszamy, za 2 minutki startujemy. Jesteś kolego z nami czy nie? Dawaj, okrzyk i walczymy. Kto zaczyna okrzyk? Ja. Proszę. Raz, dwa, trzy, Białory to my! Tutaj widzę, że dużo czasu spędza się na świeżym powietrzu, a nie brakuje wam komputera, a PlayStation, jak to wygląda? Nie nudzicie się? Nie, walimy piłkę nożną. Tak, zdecydowanie. Ja w domu to raczej w ogóle nie gram w żadne gry. Jak już to lekcja. Sama gra w piłkę i ciężki trening i praca. W czasie, jak spędzacie wolny czas tutaj? Tutaj to w hotelu na przykład oglądamy telewizor, no, chodzimy na posiłki, no. A mundial oglądacie? Tak, też. A komu kibicujesz? Brazylii. A trenerzy wam pozwalają oglądać te wieczorne mecze? Tak, ale tylko jedną połowę. Oczywiście jutro rano o godzinie 9:30 organizacyjnie, to już tam wiecie, żebyście wyjeżdżali. Jutro rano każdy w prezencie może sobie także wziąć do domu piłkę. Yeah, także yeah. Każdy swoją piłkę sobie weźmie jutro. Nie damy wam dzisiaj, bo nie chcemy, żeby kilka szyb wyleciało w hotelu, także jutro rano. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że było was tutaj 80. Jak zwykle w każdej grupie są ci, którzy bardziej się podobali, mniej. Wszyscy są dobrzy, ale ci bardziej, mniej i tak dalej. Najlepsi, natomiast prawdopodobnie na jesień zrobimy mecz U11 oficjalny międzypaństwowy pomiędzy Polską a inną reprezentacją. Także trenujcie, będziemy was monitorowali, a najlepszych 18 czy 20 zostanie taki mecz powołany. To wszystko, czyli jutro rano piłeczki, dzisiaj idziemy, dobra kolekcja, czy ktoś był bardzo głodny, kto mi tutaj... O której jest jedzenie? Już teraz już. Zapraszam. No to jak to się mówi, gotowi, hop, do jedzenia. Józek, podobnie jak ja, podobnie jak wielu inni, mogliby na boisku być 24 godziny na dobę. Widać, że mu to sprawia przyjemność. Jest pan Dawidziuk, razem z Józkiem opiekują się bramkarzami. Jest Dorna, jest Janas, jest Zalewski, jest Wójcik. Można powiedzieć, są wszyscy najlepsi nasi trenerzy reprezentacyjni. Zresztą jest to wspaniała, fajna grupa młodych chłopaków, którzy już mają doświadczenie, jak się pracuje z młodzieżą. I to musi przynieść efekty, bo to naprawdę jest dobrze zorganizowane. Nie ma tutaj się co wstydzić tego powiedzieć, bo to nie jest żaden PR. Bo jakbyśmy chcieli zrobić PR, to byśmy zrobili 24-godzinny krótki pokaz i by się to skończyło, tylko to jest dwutygodniowa ciężka praca, potem na konsultacje, potem zobaczymy, czy nie zacząć robić jakieś tam okazjonalne mecze międzypaństwowe dla tych chłopców, prawda, żeby się poczuli, żeby ci najlepsi, żebyśmy po prostu nam nie ginęli.